Budżet obywatelski jest realizowany w Łomży po raz 11. To kolejny rok, gdy mieszkańcy świadomie współdecydują o wydatkowaniu pieniędzy z budżetu miasta. Kolejna edycja, 54 propozycje w 5 kategoriach. Każdy mieszkaniec naszego miasta, oczywiście ten spełniający kryteria, bo trzeba mieć ukończone 16 lat, może oddać głos w 5 kategoriach, po jednym głosie w każdej kategorii. Głosowanie trwa od 19 września do 3 października, albo online na stronie miejskiej www.lomza.pl. albo też stacjonarnie w wyznaczonych miejscach. Tych miejsc jest 9, więc mam nadzieję, że mieszkańcy Łomży, podobnie jak w latach poprzednich, bardzo mocno zaangażują się w ten budżet obywatelski. Propozycji jest naprawdę sporo. Są to propozycje zarówno inwestycyjne, jak i też propozycje z działań miękkich, czyli tak zwane festyny, imprezy integrujące też lokalne społeczności osiedlowe. I mam nadzieję, że mieszkańcy Łomży wybiorą trafnie. Dzięki budżetowi obywatelskiemu udało się zrealizować szereg inwestycji, które są odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. Place zabaw, siłownie zewnętrzne, boiska. Przestrzeń miejską wypełniły nowe, bezpieczne chodniki i parkingi. Mieszkańcy Łomży pokazali, że są w stanie nie tylko dostrzec własne problemy i potrzeby, ale także wykazać się inicjatywą i wziąć sprawy w swoje ręce. Liczymy na to, że i tym razem będzie podobnie. Wnioski do tej edycji zostały złożone, więc teraz chciałabym, nawiązując do tamtego naszego spotkania, bardzo prosić, żebyście Państwo poczytali i znów zwrócili uwagę na to, jakie zadanie gdzieś najbliżej Was zostało już przez kogoś zgłoszone i żebyście Państwo oddawali głosy, bo tak jak słyszycie, no jest ten próg minimum głosów, które potrzebujemy zebrać i byłoby przykro bardzo autorom tych zadań, żeby tej minimalnej choćby liczby głosów nie zebrali. No i popatrzcie też Państwo na strefowe, bo czasem tam trochę może pobujaliśmy w obłokach, a może właśnie tak patrząc na to, co można by zrobić w mieście, żeby zachęcić ludzi, tych przejeżdżających, tych, którzy są u nas gośćmi, żeby zobaczyli coś jeszcze. Mi się wymarzyło, żebyśmy zechcieli jeszcze kontynuować takie sadzanie na ławeczkach osób zacnych. I dlatego, jeśli Państwo zechcą i zobaczą, że może warto, to bardzo proszę o głos na takie zadanie. Nowością w budżecie obywatelskim 2024 jest zielony budżet obywatelski, który nie stanowi już części wydzielonej z zadań strefowych, a jest odrębną 5. kategorią. W 11. edycji budżetu obywatelskiego skład Rady Budżetu Obywatelskiego zostaje poszerzony o przedstawicieli rad społecznych działających w naszym mieście.